Ej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Cześć Sylwia, cześć Sylwesenie. Co myśmy ostatnio robili? Cześć Pracku, witam, witam. Musieliśmy znaleźć kogoś, kto dawał misję w AC, Daisy. Właśnie pytanie, czy mieliśmy metem pojechać do AC, Daisy? Chyba tak mi się wydaje, mam nadzieję, że aż takiej złej pamięci nie mam. Czy jest powiedział AC/DC? Yes, byłem to ja. Mam Vermilion, witam, witam. Następna trzecia misja. Na pewno sobie poradzę, oczywiście. Czemu oni wszyscy są szybsi ode mnie? Nie, chciałem być szybszy od nich. Mogę jechać na to, że spotkam tutaj największego zbrodniarza wojennego. Chyba nie ta TF, right? Nie jestem w tej strefie, w której jest Flashman, prawda? Prawda? Few moments later, jestem w tej strefie. Z Alfą walczyłem, tak, cześć matki po... Dlatego się trochę boję, że trafię na to. Że trafię na betę. Nie ukrywam, jest to coś, czego wolałbym uniknąć w chwili obecnej. A już na pewno nie jako coś, powiedzmy, rozgrzewkowego. Beta był w dwójce. Ale to jest szansa, że uniknę. Z podkreśleniem słowa, że jest szansa, a nie, że na pewno. Za wolno. Ale za meta przynajmniej będzie, jeżeli nie spiedzie. 60 transmisji, 20 transmisji, nice. Bo dopiero zauważyłem, że tych wiadomości z czatu nie wyświetla na tym, na streamie. Bo jak gram w Battletworki, to staram się mieć wyrzucony tak duży ekran jak tylko możliwe. I przez to nie widzę tego legitnego czatu, muszę to naprawić. Uno momento. Uświadomiłem sobie właśnie, że to stanowi problem. Że się tak wyrażę. Więc dla świętego spokoju machnę sobie tak, żeby wszystko widzieć. Widzę, że Sorku ostatnio wywołał fazę na Pokémony. Cześć, ona. Przeziębienie daje mi straszne spanko. Znam uczuć, nie jestem co prawda w tej chwili chory. Ale wiem jak to jest. Próbuję go znaleźć w strefie właściwie, a nie w tym. A nie w Square. To ty jesteś w trzeciej misji. A Survival Battle 3... O mój Boże! To ci dopiero spam. Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że widziałem dwóch naraz. A, myślałem, że ten, że Quaker stajemy jednocześnie. Otóż nie tym razem, a, gadamy. Ja miałem przez to na myśli. Modified Living. Czemu ja zrobiłem to, co zrobiłem? Nie mam zielonego pojęcia. Fajnie, jeszcze nie jest też taki zły. Zresztą, moim zdaniem każdy monotype, który zawiera typ startera, nie będzie wielkim problemem, bo w większości gier da się po prostu zabić starterem monotypa. Samym. Jeżeli chce się ucinać startera, to jest trochę gorzej zazwyczaj.
Zresztą tak jak ja się śmiałem, że taki, jakbym chciał robić w Hard Goldach Monotype Poison, to jestem bardzo wielutnie ograniczony. Bo tak naprawdę, jeżeli chcę robić Monotype Poison jako tako w tych w Hard Goldach, to zakładałem, że chcę startera, który ma 3 formy. Ale to muszę mieć Pokemona, który ewoluuje w dziwny sposób, albo Bulbasaura. Taką najrozsądniejszą opcją z nie Bulbasaurów i nie ewoluujących przez kamienie są chyba te Zubaty. Touch Fuzzy? Get Dizzy? Nie. Wszystko jest ok. Nie możemy wracać się do peta, więc musimy ręcznie się wylogować. Gengar. Znaczy, powiem tak. Ja mam ustawione, że ten... Ja mam ustawione... że Pokémony, które ewoluują przez zmianę, mogą ewoluować przez zmianę jako tako. Znaczy przez poziom. Więc o tyle dobrze. Czy ja mogę... Dobrze idę. Bo w sensie, czy ja mogę wyjść z ACC1, czy muszę tam, gdzie się logowałem? Teoretycznie powiedział mi, że ten, że... powinienem iść tam, gdzie się logowałem. Wiecie co? Spróbuję, może mi się uda przez tego, przez ACC1. Aczkolwiek bardzo niepokoi mnie jedna perspektywa. Wyobraźcie sobie, i tak teraz trafić na Fashmana. To byłoby absolutnie nieznośne. No, Flashman bez chipów byłby absolutnie paskudny. To na pewno. Wyloguje się tam, czy każą mi się wrócić? Wyloguje się, nice. Mega mamy się do peta, ale trzeba go przechowywać w sapecie, dopóki normalnego peta nie naprawią. A że sapet się nie daje do niczego poza odbieraniem maili, no to... absolutne paskudztwo. Tate, gdzie jesteś? Napraw mi peta! A jutro idziemy do wycieczkę. Do zoo. Udało mi flashman bez chipów. No, mieliśmy przecież sytuację, w której nasz pet był... trochę rozwalony i nie mogliśmy ładować chipów. Więc... teoretycznie wciąż mogliśmy wpaść na random encountery, w tym na Flashmana Beta, który jest random encounterem po pokonaniu Alfy. I gdyby to się stało, to jestem na jakieś 99% pewien, żebym to ujebał. Bo Flashman Beta jest chyba najtrudniejszym pierwszym bossem w całej serii, na wrażenie. Witala, Whipimbala, Parasecta i trzy inne Pokemony. O trzy inne Pokemony za dużo. Tak, tato, byłem u ciebie, bo chcę żyć na pewno impeta. Okej, czyli zostajemy naprawione dane. Ważne, że jutro, a nie za Bóg wie ile. Wniosek jest prosty, jako że i tak dzisiaj nic więcej nie możemy robić, to polewki my. O nie, Len zaspał. Mega Man, czemu mnie nie obu... Oh, wait. Sapet nie ma funkcji budzika.
Najgorzej. A co jeżeli już pojechali? Powinno tak być, że któregoś razu po prostu pojadą, nas kompletnie zostawią. I ich zbij, kiedy będziesz miał otwarte. Znaczy domyślam się kiedy, ale nie podoba mi się to. Nie, ja tu cały czas byłem, o co pani chodzi. Tak naprawdę, to tak jak z tym zakradaniem się do tej, do sali. O właśnie, tak jak Verminem piszą. O co, dzisiaj zamknięte. O nie, najgorzej. Zobacz, Bidil, I without female leader, Nidalino. Ja właśnie nie mogę mieć tego, Bidila. To mnie przeraża. Jakby chciałbym go mieć, ale dosłownie nie mogę. Zadaję ci zamknięte, więc tam nie będziemy iść. Nie mogę go mieć, bo w Hard Goldach nie ma Widla. Chyba, że on jest na tym, na... Później tych robaczków. A zatem możesz mieć Aredosa. Właśnie zastanawiam się, czy on jest w National Parku, czy nie. Bo nie jestem pewien. Wiem, że on naturalnie nie występuje, ale nie wiem, czy nie można go złapać w ramach konkursu. Poszedłbym po prostu już się rzucić w Kimę. Ale ewidentnie musimy się najpierw podejrzeć. Zmiany stylu? Tak, słyszałem o tym. Nawet zdarzyło mi się to w poprzedniej grze. Aż co, jak się na tym zastanawiam, to nie jestem pewien, czy na pewno będę chciał mieć tego. Widla. Tak, koniec końców. Obecnie mam Krobata, mam Huntera, mam Eivizora, mam Nidorana, cześć Karka. I coś jeszcze miałem, co jeszcze mogłem mieć trującego? Na pewno mam złapanego Goffinga. Cześć Amadeo. Tutaj dalej nie przejdziemy. Zmiana stylu, napisałem Mega Manesa, nie Melana, byłoby to co najmniej ciekawe doświadczenie. Gorące źródło zamknięte. A jasne, nie będziemy nikomu przeszkadzać. I musimy się jeszcze zajrzeć, czyli pewnie dosłownie coś na zasadzie pogadać dosłownie z każdą osobą. Tak, jesteśmy na wycieczce, proszę się nam nie przejmować. Mieliśmy nikomu nie przeszkadzać, więc będziemy zagadywać dosłownie każdą osobę. Kansa chyba też nie ma w Hard Goldach, jeżeli mnie pamięć nie myli. To jest co najmniej ciekawe. Tak? Już podłączyliśmy się z SAP-tem? Hard Goldy niestety pod względem kamieni są dość upośledzone, z tego co pamiętam. I nie ma tak dobrze. To z kimś jeszcze nie pogada? Wydawało się, że... Chyba już wszystkich ogarniałem. Pracują Fireteam. Wiesz co, tak jak mówiłem wcześniej, Fireteam przynajmniej ma tę jedną wymówkę. Że... Możesz używać Saltera. To nie jest czymś, co ja mogę powiedzieć. Znaczy, mogę używać Saltera, ale tylko dlatego, że dużo się więcej swojego własnego. Jak wam Jamie? Pracy było dość długo, że tak to ujmę. Był to zdecydowanie powolny dzień.
Katarek najgorzej. Nie jestem pewien, co jest gorsze. Katar, tkanie... nie, zdecydowanie gorączka jest gorsza niż jakiś katary czy tkania. Ale ten... ale... inaczej, zawsze miałem wrażenie, że katar czy tkanie to są bardziej takie po prostu irytujące objawy, a nie rzeczywiście bardzo przeszkadzające. Wiadomo, że też zależy od tego, jaki kaszel ci trafi, tak? Ale ładna zbroja. Nie wiem, czy do której zbroi się nie dało podłączyć. Ale to mówię, nie jestem pewien. Gdzie mnie jeszcze nie było? Dosłownie w tej jednej, jedynej rzeczy? Yep. W której zbroi był człowiek Japonia Omega, którego raczej nie będę miał okazji zbyt szybko spotkać, bo będę musiał sejwika tego wykorzystać. Przynajmniej wstępnie na to się zanosi. Bo nie wierzę w swoje szczęście do Tiderów. A bez Tidera nie będę mógł Omek spotykać i bez Ponsewika. Dziwne mi się to trochę wydaje, że nie da się porównywać biotek między grami, które te... między grami, które się ma. Jako tako... jednocześnie. Gorączka niebezpieczna, rzadka katary, często inne bardziej irytujące. I dla mnie chyba gorzej jest kaszel mimo wszystko. Aczkolwiek ja też trochę jestem przyzwyczajony do tak zwanych rzeczy, których nie powinno się robić, czyli do oddychania przez usta. Więc jeżeli mam zawalone taki, to nie zmienia się aż tak dużo. To tam Mega Man? Podoba mi się, że ewidentnie wystarczyło naprawić program, żeby subpet zmienił się z zwykłego peta. Jest konferencja, przez 15% czasu coś pomagałem z kumplami, jeszcze siedzimy w lokalu koło i gadamy o głupotach. Pamięta mi się jak ten, jak mieliśmy jakieś dni otwarte jeszcze za czasów liceum, to wyglądało to bardzo podobnie, że przez jakieś 5% czasu przychodzili ludzie, trzeba było im coś powiedzieć. A przez resztę czasu rzeczywiście coś się robiło. Okej, dostajemy nawyk customizer. Czyli nową mechanikę dla bench, która pozwala nam ulepszać Mega Mana. Przy okazji częściowo zasypuje system power-upów. Backstyle chyba nie w tej... Bug Bubble Only, czy Shadow Bubble Only? Bo nigdy nie pamiętam. W każdym razie ważnych rzeczy, tak żeby można było intensywnie pomijać tutorial ten i tłumaczyć. Programy takie jak Undershell czy ITKTS mają takie czyste tło. Musimy instalować na tej, na linii programów, czyli na tej, która jest teraz druga od dołu. A upgrade, czyli te takie klockowate, musimy instalować wszędzie poza linią programów. I ostatnia rzecz to jeszcze to, że jeżeli mamy dwa programy, które mają ten sam kolor, to nie możemy ich umieszczać koło siebie. Jeżeli którąkolwiek z tych zasad złamiemy, to będziemy mieli zbugowanego Mega Mana, który potrafi mieć przeróżne bugi. Baxter jest o tyle zabawny, że potrafi nam wrzucić rzeczy od strzelania wodą zamiast Bustera do 10 chipów na otwarcie. Ja jakimś wielkim fanem losowości nie jestem zazwyczaj, więc...
Zazwyczaj po prostu staram się używać tak mało bugów, jak to konieczne. Błędy są zależne od tego, co psujesz, to też prawda. No przy czym też albo masz jakąś bardzo porządną ściągę do tego, albo robisz to metodą prób i błędów. Na razie mamy Mega Mana bez bugów i raczej tak to się będę trzymał. Możemy używać tylko programów w kolorach białym, różowym i żółtym, zależnie od tego, jak później będziemy zmieniać Mega Mana, to będą mogły dochodzić też inne kolory. Mam też pokazane, ile ten, ile mamy obecnie upgrade'ów z customizera. I teoretycznie mógłbym pobrać sobie chipy Punk'a albo Bass'a GS. Czego absolutnie nie mam zamiaru zrobić, bo nie chcę psuć gry, nie wiesz tak nic stopniu. Z drugiej strony, jeżeli mam Mega Mana, to możemy zrobić tylko jedną rzecz, prawda? Pozwiedzać każde miejsce, do którego można się podłączyć. BMD-ki same się nie zbiorą i w ogóle. Unlocker przyda się. Masz łóżkę, po prostu chcę ci powiedzieć, że gdzieś tam sobie pan sobie żyje w alternatywnej linii fabularnej. Ja zawsze zapominam w ogóle, że ten, że sławny nie jest w wife'ach. Największego zbrodniarza się pozbyłem, Shurasa. Po panelach piaskowych możemy się nieco wolniej poruszać. Nawet jeżeli będziemy próbować. To mamy takie lekkie opóźnienie i to trzeba mieć na uwadze. Stepujący mieczu, co robisz? Na szczęście zabija. Step to jest fajny. Wolę step crossa, ale wiadomo, że to nie jest tak, że mam w tej chwili wybór. Kobiety to, co mi dają tak naprawdę. Przy czym ze step crossem też mam zawsze problem innej natury. Że ni cholery nie pamiętam, gdzie on dokładnie trafia. To ma sens, gdzie on trafia, ale i tak nigdy dokładnie nie pamiętam, jeżeli muszę tak w ogniu walki dokładnie trafić. Też zasadę wam tłumaczyłem. Extra folder. Jest coś w tym extra folderze? A możemy go tylko używać. Aby się ktoś pytał, to jest absolutnie nieużywalne, więc nie mam zamiaru. Będzie czas, że będziemy zmuszeni używać extra folderów, ale to jeszcze nie jest ten czas. Są chyba dwa miejsca w grze, w których jesteśmy zmuszeni do używania extra folderów, jeżeli dobrze pamiętam. Przy czym w obu sytuacjach te extra foldery są lepsze niż to, co mi gra obecnie oferuje, więc... Udało w tej moment? Tak. To pamiętam akurat. Możemy teraz mieć więcej subchipów. Tych tak rzadko korzystam. To drugie jest śmieszniejsze. To drugie to jest pytanie, jak szybko dociągać węże. I nie dam sobie mówić, że jest jakkolwiek inaczej. Chodźmy zawalczyć z Tomako. Będzie fajnie. Zatagamy w trójkę, ale to wciąż Metal Man. A, ej, on się ruszał. Zapomniałem, że on się ruszał. Z jakiegoś powodu byłem przekonany, że on... że on stoi na tamtym jednym panelu. No już. Serio? Co ja właśnie zrobiłem? Głupotę. Robię teraz większe głupotę i nie podoba mi się to. Super armor, nie! Ja, nie zdążę. Wiesz co, dodam sobie, żeby te holdy otworzyć. Zdążę, tu powinienem. A, tu już zdążę. Szczerze mówiąc, to sposób jego walki mi to przypomina jednego bossa, o którym nie chcę pamiętać, że istnieje. I trochę mnie to niepokoi, że tak mi się to teraz kojarzyło. I nie mam na myśli bossa z Battle Networku. Nie ma Longsworda? No dobrze.
Którego? Takiego jednego tych 7. Yep, mam na myśli Hinalda. Stepko skacze o dwa pola i jeżeli zaczynasz na swojego najbardziej po lewo, to odnosisz na swoje najbardziej... I trafiasz pole przeciwnika, to... Właśnie... To pole przede mną trafiam dwa razy. A oprócz tego trafiam te, które są nade mną, pode mną. I jeżeli dobrze pamiętam, też na układ po... w górę i na ukos w dół od tego miejsca, na którym przeciwnik jest. Jakby ja zdaję sobie sprawę, jeżeli muszę to wytłumaczyć tak na sucho, ale w ogniu walki nie jestem w stanie tego dobrze wycyklować. To bardziej o to chodzi. Więc jeżeli jest jakaś akurat sytuacja, w której dobrze by było dobrze by było trafić przeciwników w ten konkretny sposób, to nie będę kłamał, nie wychodzi mi to generalnie za dobrze. Na ogół jeszcze pamiętam, że jak robię te kroki do przodu, to że trafiam przeciwników u góry i u dołu, ale tych po krzyżu za tym polem, na którym stoimy, już za cholernie nie pamiętam. 947. To chyba generalnie jakoś specjalnie dużo nie było. Boomer, okej. Zrobię tak. Zacznę już przygotowywania do Style Change, I guess. Najgorsze jest to, że ja wiem, że ja potrzebuję custom style'a w tej grze. I to bardziej niż wielu innych. Myślałem, zdążę. Winda sobie wyfarm. Nie mów tak. To by implikowało, że chcę farmić chipy. Nie no, wiem, że będę już później będę musiał. Aczkolwiek patrzę na to, jak to póki co wygląda. Węże byłyby fajne. Węże i tak są fajne. Nie zawsze będę mógł ich używać, ale jak już mogę ich używać, to są fajne. Ja bym powiedział. Na pewno lepsze niż takowe zdycha. A mam teoretycznie sposób na ich używanie, więc... Więc nie ma powodu, żeby tego nie robić. Od dwójki chyba nie, ale od trójki na pewno, więc teraz już na pewno mogę używać tego, tak jak mówisz. Bo... O, na momenta. A, tyle. Myślałem, że zdążę się wycofać. Nie zdążyłem. To będzie counter hit chyba? Tak, to jest dla mnie... Trochę dziwne, że można counterhitować tymi zatrzymującymi czas chipami. Nie wydaje się to oczywiste i naturalne, ale ważne, że działa. Tu nie przejdziemy? Nope, bo nie mamy jej haseła. Niestety nie ma tak, że dostaniemy haseło za to, że ją pokonaliśmy, więc obawiam się, że musimy... Chyba już musimy iść do to. Yep. Tak, nie dokarmy zwierząt. Zwierzęta mają swoje jedzonko. Dek się zajmie czy są. A możemy sobie sami podjadać. I włamać się do kasy biletowej, żeby ukraść całą kasę. Yes. Domyślam się, jak dużo tej kasy tu będzie.
ewidentnie absolutne zero. Spoilerem jest to, że Zob po prostu na siebie w ogóle nie zarabia. O nie, to szurasy. I widzę, że wciąż jestem we wspaniałym... okresie, kiedy nie dostaję w ogóle chipów. Czyli CO, DKO. DKO? PKO? Są malutki DKO wielkie, I guess. Ale ładny kondor. Często myślałem, że to są bardziej. No i spójrzcie, to Gatmany. Obok człowieka Gatmana. Zajrzyjmy się, spotkajmy się przy klatce z żubami. No dobrze. Znaczy, DKO to mi dobrze może być od DKI. Czyli wielki. Zwierzaki się dzisiaj dziwnie zachowują. Przyszedł dek, co da się dziwnie zachowują, potwierdzone info. Imbipal przychodzi ma jakiś dex. Podobno są tu pandy, prawda to? Są pandy. Mail, wystarczyło postawić jakieś 10 kroków i miałabyś swoje pandy. Ale nie, nawet nie można 10 kroków postawić. Z drugiej strony oznacza to, że mogę obrabować to miejsce. Albo i nie mogę. Spróbujmy tak. Uda mi się, czy się nie uda? Uda się. O mój Boże, to obrzydliwie szybkie. A damn it. Tak, chyba zrobię. Dex ma bardzo niedexowy build, to prawda. Zdążę, zdążę, nice. Dex to wolimy gadza. Wydaje mi się, że tutaj akurat to nie miało miejsca. Dobra. To już niestety tego nie zgadnę, bo nie mam unlockerka. Teraz się okaże, że wzięcie tamtego unlockera, tamtej rzeczy z unlockera było błędem. Jak wszyscy wiemy, Laf jest królem dżungli. Potwierdzam. Aczkolwiek nie pamiętam, jak ten cytat szedł w tej chwili. Zobaczymy już wszystkie zwierzaki? Nie. Nie zobaczymy jeszcze wszystkich zwierzaków. Tak zwane, którą klatkę pominąłem? Chyba dosłownie pandy pominąłem. Mam zawsze ten problem, że nie jestem pewien, czy zaliczyłem zwierzęta w klatce, czy zaliczyłem komputerek omawiające zwierzęta. Na Dexa nie spojrzałeś. Z Dexem gadałem, więc nawet tej wmówki nie mam. Które jeszcze zwierzaki zostały pominięte? Już żadne. Doskonale. Lef jest krajem dżungli, w której nie żyje. Dlaczego Lef nie może być królem dżungli? Bo nie żyje! O kurwa. O mój Boże, o kurwa. Czemu ja to zrobiłem? Nie powinienem był tego robić. Mam Steama i nie powinienem był tego robić. A well, będę miał co robić po Steamie. Wyszło to metafora.
Nie ma tu małp, jak to nie? Jedna zaraz przyjdzie. Dzisiaj demo metafora wychodzi. Znaczy wychodzi, wyszło już. I się śmieję po prostu, że nie powinienem był... odświeżać sobie, żeby zobaczyć, czy już wyszło. Ktoś potrzebuje pomocy. Z jednej strony człowiek może pomyśleć, że to jest przykra i poważna sytuacja. Z drugiej strony to wygląda tak komicznie, jak dzieciak jest w szpona kondora i sobie odlatuje. To jest jedna z tych sytuacji, gdzie w prawdziwie rzeczy bym spojrzał i miał takie: Jezu, kurwa, Chryste. A w grze to widać takie... Wszystkie R-Type'y w pierwszej połowie gry robią to samo, czyli umierają. Nie wiem, ja generalnie nie jestem wielkim fanem R-Type'ów, ale to głównie dlatego, że mają... Jest za dużo sytuacji, gdzie R-Type'y mają potworną słabość, taką dość solidną, że tak to ujmę. I wbrew temu, jak wyglądają ich statystyki, to często... Well, są dość słabe defensywnie. Kim jest Yasqueen? Yasqueen! Wodaj Tava, jak dobrze pamiętam, Raiden może mieć Seraf, Nidoking tak samo. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Nie mogę pomóc? Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Niczym? No dobrze. Cześć Dex, co tam? Jesteśmy zamknięci od zewnątrz, doskonale. Za tym budynkiem jest skrócik. No dobrze, to... Przejdźmy sobie skrócikiem. Chodź, zaprowadzę was. Znam skrót. What's so good about Raidon? Raidon is not... Do you prefer eagles or eye ladies? Hello. Raczej możemy ten przebiec. Nice. Ale dużo fajnych zwierzątek. Okej, udało nam się obiec całe cholerne to. Nie znałeś High Ladies? High Ladies not on your face? No dobrze, kondor sobie odleciał, a Wichita wciąż jest na górze. Czy nie możemy, nie wiem, zadzwonić po kogoś, kto zajmie się zwierzakami? Czy kondor to mięso żelne, czy padlino żelne w sumie? To jest. Rzeczka nie da mi pokoju, jeżeli tego nie sprawdzę. Padlino żelne. Podobno. Żywią się głównie padlino, a sirami lobowanymi w koloniach kormoranów. A. Słuchajcie, zawsze można bardzo łatwo sprawić, żeby kondory mogły się żywić tej padliną. Ej, czy co? Wkocz do nas, fajnie będzie. Jak może kontrolować żywe zwierzęta? Mają sobie chipy, które monitorują ich zdrowie. Angażując ten film, nie mogę zasnąć najgorzej, co? Może raczej wysłać programy, żeby je kontrolować. To absolutnie okropne. No dobrze, teraz tylko musimy wejść z powrotem do zoo.
Oni będą mi kazać wejść dookoła, prawda? Nie, na szczęście, już się bałem. Przejebane. Najgorzej to nie? O nie, okazuje się, że Steamer nie zanurza ludzi na śmierć. God damn it. Chyba ty tu nawet nie byłeś na State of Play. Nawet przez chwilę. Bro. Pandy. I tak wiem, że nic nie straciłeś. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie no, ja podchodzę do tego bardzo dyplomatycznie i pozytywnie. Że... Na State of Play było dużo gier, które mogłyby być ciekawe, ale nie jestem ich targetem. Mnie Lunar trochę interesuje. W sumie. Bo dużo słyszałem dobrego o tej serii. Legacy of Kain dużo słyszałem jako... Dużo słyszałem, ale nie byłem zainteresowany i raczej nie jestem. Powinienem być w stanie tak to machnąć. Jeżeli podejdą. A to. I tu będę bezpieczny. Luna RXD. Jestem niemalże pewien, że jak wczoraj siedzieliśmy, to ten żart padł. Nie podejdzie to. Nope. Okej. Okay. Ktoś jeszcze był, jak ktoś lubi tego co Tsushima 2? Stellar Blade X Automata. Czy co mogę powtórzyć? Bo jak zwykle mam swój standardowy problem, że nie wiem co ja takiego powiedziałem, co jest do powtórzenia. A, że żart padł, że jak siedzieliśmy, to ten żart, że Luna R padł. Jak nazywa się chip podniosłeś ze skrzynki? Żaden, bo tutaj nie ma skrzynek. Program jest, doskonale. A tutaj jest... Wirus mysz. Gedon. Gedony w Battle Networkach to chipy, które zmieniają panele na negatywny sposób. Co nie zabawne, że odpowiedziałeś tam sobie. Po prostu... Odwróć kolejność i wychodź na to, że rozmawiasz sam ze sobą. Ja nawet nie żartuję. 2, 3, 4. Let's go. Tak, fajnie, let's go. Chyba jest moje, że dzisiaj mamy ten typ po 3 chmury, rozumiem. Chyba to nie jest tak, że mi to jakoś przeszkadza. O mój Boże, to nie trafi. A nie. O mój Boże, to przelatuje przez co? Przez skałki? Tego się nie spodziewałem. Oh, come on. Dzisiaj jest dzień Disney żartów. Oh baby. To już to była świnka, nie chciałem świnki. W Japonii jest już czwartek i pewnie dlatego jest już demo. Metafora. Ja wróciłem całą drogę, goddammit. Cześć, Sevik. Proszę nie wyrywać z kontekstu tego, co ona napisała. Zjawił się drugi 12-latek. Jestem ja, że powiem, że miałem ostatnio jakiś bazek reakcyjny na... Nie,
reakcyjnego nie miałem. Miałem klip jakiś na zasadzie oto humor dla 12-latków, ale już nie pamiętam, gdzie go miałem. Anyways. Koty jedzą myszy. W jakim momencie fabuły? A czy widzisz, gdzie jesteśmy? Bifold, nie pamiętam już B3. Ty lepiej sobie przypomnij B3, bo potrzebuję twojego Bulmana, chłopie. Znaczy jeszcze nie potrzebuję, ale wiesz, o co chodzi. Zresztą myślałem, że mnie zmemuje tym, jak przeskoczył. Na szczęście się nie... Na szczęście mu się nie udało. Co my tu mamy? Mucha. Snack. Węgorz. Masz czas, to prawda. A ja we pozom nie przechodzę tej gry aż tak wolno. Nie, 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 Sevik nie musi się przygotować do czwórki. Z tego co pamiętam, to czwórka nie ma wymagań łączenia. Żaba. Powiesz? Nam. Znaczy wydaje mi się, że tylko trójka z kolekcji ma tego typu wymagania. Że pozostałe nie wymagają łączenia się z innymi grami, żeby dało się zrobić cały content. Ale mogę się mylić w tej chwili. Coś tam to tylko trójka ma dziwne pomysły i jest zjebana. Chyba te gadki co inne jest blue, no tego nie pamiętam. Królik. Zdaje się taki samotny. Hag. No a jak jest samotny, to przyprowadziłem mu drugiego królika. Był tak szczęśliwy, że umarł z radości. Nie jestem pewien, jak się z tym czuć. Zrobiłem skanowanie dysków sendeku, touch pod się naprawił. Dobra robota. Charge plus 1, żeby się szybciej ładowały. Ja co, zapominam, że muszę to zatwierdzić. Nie. Powtarzasz? Na, come on, co ty gadasz? Nie musisz powtarzać. Pamiętaj, jeżeli sam pisałeś pracę dyplomową, to nie trzeba się w ogóle przygotowywać do obrony. Złota zasada. Przeczytałem, że musisz zamówić się pieczarki, Sevik. To chyba źle o mnie świadczy. Potężne węże. Ale jestem w stanie uwierzyć, że Gatman plus węże dadzą mi w miarę łatwego flashmana. Jeżeli akurat się dobrze trafi. Ops. Czemu to niszczy to jojo? Poprawa obrony? Nie wiem, co musiałby zrobić, żeby poprawiać obronę. Goddammit. Może głodni jesteście? Niezaprzeczalnie jestem całe życie głodny. Ja mógłbym jeść, ile mi dacie, a i tak byłbym głodny, więc to nie jest wymówka. Gorel. Może jest głodny.
Powinniśmy przynieść mu coś do jedzenia. Na przykład banana. Banana na nano. Pytanie swoje, to brzmi jak coś, co mnie spotkało na mojej obronie. Do you remember? Copy damage. Czy ja chcę tego Gedona? Nie pamiętam w sumie, chyba 4,5 miałem. Nie wiem czemu ja nie mam Metalmana. Bo będę miał kompletnie rozjebane... No czekajcie. Zobaczę, czy mogę sobie jakoś kody poprawić. Bombki nie, God Punch mógłby być, I guess. Czy ja chcę się podpywać? Znaczy, z tym co się jak najbardziej zgodzę, że bardziej rozjebanego nie będę miał. To zastanawiam się, czy tutaj mogę poprawić. Dasz ataki może, żeby mieć więcej w D? Koło 3? Zróbmy tak może. Chuj zał. Barierę na wszelki wypadek chcę sobie zostawić. Tak wam sobie wrzucę. Czy ja chcę Gedona ten? Znaczy, nieironicznie Gedon jest całkiem śmieszną opcją w tej sytuacji. Ale pewnie nie wiem, co? Czekam, wiem, że potraficie. Sea Lion. Wydaje się, że zaznaczę się Aina. Essa? Longsword? Huje! Dajcie mi piłkę. Bawił się piłką tak bardzo, że mu rozjebało nogi i umarł. To moje życie, pigułce. To chyba nie więcej nie było, right? Do wzięcia? Nie. To nie więcej nie było. Nie wiem, za moją... Ha, weź. Okej, teraz tutaj przypomnieć, czy potrafię używać tego chipu. A, prawie. Bo Metalmanem można ruszać w trakcie, kiedy on... O mój Boże. Nie będę komentował. Kiedy jest zamrożenie czasu? Muszę się przywitać z Zaszczulana i starej sztuczka. Obawiam się, że ta część z Zaszczulana już się nie uda, bo się z tobą przywitałem. Zresztą nie ja jedyny. Zapisałem to tam. Jestem kurwa ślepy. Okej, już nie jestem ślepy. Byłem przez te ślepy, ale już odślepłem. Odpowiedź na pytanie, co tam jest, absolutnie okropna, bo ja jestem absolutnie okropny dzisiaj w rzeczy. Okularków nie masz ubranych. Wbrew temu, co widać na mojej pseudokamerce, okulary mam założone. Wait a minute. Co jeszcze mam w takim razie? Bobber.
Bober, kurwa. Odpowiedzią na drzewa zawsze będzie Bober, kurwa. Note to self. Tam jest BM deck, prawda? Nie, nie, po prostu jestem bardzo nie do życia dzisiaj z tych czy innych powodów. Chcesz może dzień? Kurwa. To nie jest tak, że jestem chory czy coś, tylko jestem taki... Bez żadnego konkretnego powodu. Czy ja mam cokolwiek sensownego na to chyba dziewię? Bo Dasza tak się zatrzyma na tym... na... skałce. Nie zdążę, co? A zdążę, nieważne. Lep. No i nawet kantek hit szedł. Obawiam się, że do getowania wall potrzebuję jakiegoś udłopu, który niekoniecznie mam. A, to bardziej pewność językowa niż polityczna. Ja jakoś zauważyłem po sobie, że zazwyczaj się nie czepiam aż tak bardzo rzeczy językowe. A, za szybko. Są jakieś takie pojedyncze... rzeczy, na które mocno zwracam uwagę, ale to nie... Napady trzeba... bardzo specyficznie trafić, mam wrażenie. Wiecie co, muszę się pouczyć tego używać. Co? Przy okazji kantek i przed. Różnic między krajem pisma, fontem a czcionką. To nie lubisz pisać się czcionką? Dwie pandy, jedna jest głodna, druga się nudzi. Bambus na pewno się przyda. I jeszcze coś, przed co nie będą się nudzić, I guess. Sneakland. O mój Boże, fakt, że Sneakland tutaj jest customized programem. Opona dla pand. Czy pandy lubią się bawić oponami? Mogę spróbować. Nie wydaje mi się, ale mogę spróbować. No, panda wirus. W czym problem? Bawił się tak dużo, że aż wybuch. Co jest w tym takiego dziwnego? Nie kwestionuj logiki battle networków. O kurwa, snaki. Szkoda, że snaki działają tylko z mojego pola. Byłoby świetnie, gdyby działały też z przeciwnego. A, daję jeszcze jednego counter hitka. Albo inna. Będę wolny. Chciałbym, żeby to były już tak dobre gardy jak te, które są w B6. Mój święty Boże, reflektory są OP. Czy ja tam czegoś nie zostawiłem? Boję się, że coś tam zostało. I nie da mi to spokoju. Okej, okay, boomer. Co ja wiecie to? Aj, kurde. Blap. Co jeszcze będziemy mieć? Nie chcę myśleć o Bubble Manie, okej? Okay? Nie chcę myśleć też o tym, że mam 70 HP z jakiegoś przekątego powodu.
Kiedy ostatnio jest to poszło, nie tak? Ale ja stąd przyszedłem, to jest okej. Czyli tylko załatwiłem sobie dodatkowe walki z Jusami. Bielman? Oh my. W większości wypadków nie są to moje preferencje. Bifa zaraz ktoś kwestionuje, jak to w większości. Wiedziałem. Co my tu mamy? To wydała, czy to nie wydała? Nie. Shellfish na pewno nie dla mangusty. Kada? Pokemony mnie tak uczyły. Swój. Leaf Snake raczej nie. Ta. Octopus. Surely not. Octopusek tak się rozepchał w swojej kurze, aż go rozwalił. Coś tam, ileś osób, ileś słoików? To ognisty ślimak ma temperaturę wyższą od słońca. Tak, a o co chodzi? Jeżeli czegoś nauczyłem, to że nie należy kwestionować logiki w grach wideo. Bo to bardzo szybko prowadzi do tego, że człowiek nie może niczym się bawić. Megamanie, podłączyłem się do słoika z pęku. Wiesz co, mam wrażenie, że tutaj to bardziej pasowało. Megamanie, podłączyłem słoik. O chyba. To był błąd. Single bomb. Małpa zajada się orzeszkiem. Papuga. Źle gadający program. Hijacked into a jar. Cool. Papuga będzie w stanie powtarzać takie rzeczy. Zobaczmy. No. Nope. Papuga nie umie skomplikowane gadki. No dobrze, teraz co my tu mamy? Walnut. Chestnut. Peanut. Chestnut? Mogę dwa, ewidentnie. Ewidentnie przesadziłem z ilością orzeszków. Czy Pinat Tybers z Captain wylewać na Wolsak? Zobaczymy już w ciągu najbliższego miesiąca, jak jest. Młotek te. Z motku chyba nigdy nie korzystałem. Teraz jak o tym myślę? Weź. Czemu to pewnie rzuciło? Czuję się już chany. Moja szat nie zadziałała tak jak trzeba. O mój Boże. Patrzcie na to. The combo is here. A dzisiaj się zaczęły play-iny dualsów, przy czym wiadomo, jeżeli kogoś nie interesują play-iny, bo o, słabe zespoły. Hatlen, Wool... Och, kurwa. To już sobie zapiszę, bo moja pamięć jest dobra, ale krótka.
Snajki zadają 40 na węża, więc przy pełnym Gedonie zadają 320? 120, 120, 80. Wolf, Fox, na kilka pytania. What does the Fox say? Are you in CPP? Pytanie, czy je muszę w kolejności brać? Mam nadzieję, że nie. Kota już mam, więc nie. Pamiętaj, mam nadzieję, że nie. Liona mamy. Tiger może być. I potrzebujemy jeszcze tego ostatniego. Woolamp. No to Sheep chyba. Bo co jest ostatnie? Ewen, to na pewno nie. Bażantów nie potrzebujemy. Okej, okay, czyli nie trzeba było w kolejności. Dzięki Bogu. Bo... w poprzednich przypadkach właśnie chyba nie musiałem. Wydaje mi się, że nie. Sheep tutaj programy jest rzetelne dziennikarstwo. Czy chcesz to jakoś odnieść do klasycznych Megamanów? I do Shipmana? Słabością Shipmana jest jak chujowo blajma. No właśnie, wydaje mi się, że tutaj nie miałem takiej... O Boże. No dobrze. A i też jak mówiłem, że Flashman nie jest łatwy? Beastman też nie jest. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że BN3, jeżeli chodzi o poziom trudności nawigatorów, stoi zdecydowanie wyżej niż przeciętna Gasserie. Żaden boss w tej grze nie jest łatwy. Desertman jest całkiem prosty, Plantman nie jest trudny. Z Beastmanem jest ten jeden ogromny problem, że on jest cholera szybki. I to nie tak szybki jak Quickman, bo jego teoretycznie można atakować. Tylko to wciąż jest na tyle szybki, że ciężko się go atakuje. I w tej wersji jeszcze, przynajmniej z tego co pamiętam, da się unikać jego właśnie każdego ataku. O Boże, zdążę czy nie zdążę? Nice. Praktycznie każdego jego ataku unikać do tyłu. Bo w kolejnych wersjach już to tak nie działa, bo może tylko tych dla nas. Wiecie co? Jolo. A chyba nie zdążyłem. Co nie zrobię to inaczej? Zagwarantuję sobie trafienie, prawie. Chip Metamana to jest to, czym byłby chip Catmana, gdyby był dobry. Hello? Nie musiałem tego robić Lifeswordem, ale stwierdziłem, że dla stylu by wypadało. Wziął drugi tetrakot, Wily będzie szczęśliwy. O nie, Wily to wszystko przeżył? Wyobraźcie sobie, Wily przeżywający złe rzeczy. Nigdy wcześniej. Chisao, nie! Jestem nie, że powiem, że osoba spadająca z wieży nie spadłaby za ten płot, tylko spadłaby pod wieżę. Ale może odeminę wyolbrzymiam.
Ważne, że Chisao żyje. Chisao chciał zabrać Dexa do Netopii. Ale Dex się nie da. Dlatego zauważyłem, że to jest bardzo popularny trop w japońskich produkcjach, że dzieci, młodzież mieszkają jako tako bez rodziców, bo rodzice gdzieś na przykład wyjechali. Mam wrażenie, że u nas to jest coś dużo mniej popularnego, albo po prostu ja miałem jakieś takie szczęście, że tak to wiemy, że nie miałem okazji spotkać się za dużo osób, które w takiej sytuacji się znalazły. Znaczy, rodzice są malsi, to zazwyczaj trop w grach jakieś mangi, anime znacznie częściej mają rzeczy typu właśnie, że rodzice żyją, ale pracują za granicą, Bóg wie co robią, zostawili mnie na pastwę losu. Cybergedon? Jestem pewien, że nikt nie rzuci drugi raz tego samego żartu, który dzisiaj padł. O tak, mowa o kompresji wcale ten. Absolutne zero sugestii, co będzie się z nami działo w najbliższym czasie. Innej sobie pani Mari uczy na sominarze. Mega maniaczko, żartowałem. Proszę jedynie wolać. Ding dong, ding dong. No dobrze, pytanie to, czym wszyscy się zajmują? Jaj ma plany z tatą, może innym razem. Dex idzie gdzie ci cało. Nie ma planów, ale nie może wychodzić z domu, bo musi czekać na paczkę. Najgorzej. Moje plany natomiast brzmią pomoc Higbimo. Higbimo ma otwarty sklep. A wiecie co to oznacza? Idziemy psuć grę. Ha, ha, ha. Znaczy co? Pa, pa, pa. Spoko, dzięki, że padłeś na się. No dobrze, zobaczmy. To jest tak zwane pytanie, w jakim stopniu chcę popsuć grę. Albo jak to woli, ile rzeczy chcę sobie wziąć. Potrzebuję to wyrzucić na drugie jaka chyba. Pilot. Wiem, że ucichło na chwilę i pewnie zniknęło, nie przejmujcie się, zaraz powinno wrócić. Dajcie mi chwilę. No dobrze. Czyli to mówicie, że mam wziąć sobie dosłownie wszystko, co istnieje? No dobrze. Wait a minute. A! To nie... Nie odpatrzę. Nie odpatrzę, nie odpatrzę. To będzie to. 2, 3, 4, 1, 5, 8, 9. Pamiętaj, jeżeli chodzi o Number Trader, to jest to jedna z tych rzeczy, gdzie absolutnie nie czuję się źle z tym, że korzystam z pomocy internetowych. Biorąc pod uwagę, że sporo z tych kodów było podmieszanych po jakichś gazetkach, nie gazetkach i nie można ich znaleźć w grze. Headshot 3. Będę brał tylko to rzeczywiście jest przydatne. Bo są rzeczy, na które ten. Na których mi jakoś specjalnie zależy, na przykład, nie wiem, copy damage gwiazdka albo full energy subchipy. Piąteczka, siódemeczka, 8, 2, 5. To będzie Gaia Blade.
White State chipy nazywa się Banan, zgadza się. Jest zamiast chipu, który jest dużo bardziej... Nie wiesz, recycler z Unfolded Backa, to nie. To gadam głupotę. Dobra, 9, 5, 9, 1, 3, 8, 7, 6. God State. 0, 3, 2, 8, 4. Ciekawe, czy te kody się różnią w zależności od gry. Hero Sword, bardzo zbalansowany. 2, 1, 2, 4. 7, 8, 9, 5. Ale kanon gwiazdka, to jest całkiem solidne. Lock enemy, subchipy, subchipy. 906. 906. 4, 8. Hero Sword jest wymagany double hero, chyba tak. Save band. Dajcie mi mura maskę bożą. Mura maska to jest mega chipem. 6, 7, 9, 1, 8, 4, 5, 2. To tam będzie jest bad. Co nieprawda. Ale był jakiś program dla Sphere Soldier chyba. NaviQuest. Program Fastgate. O mój Boże. Dzięki Bogu. Dobra, Salamander. To jest 6. Dobra. 6, 5, 4. 9, 7, 8. 1, 2. Czy był Raidband? Jakiś kluczowy przedmiot, będę musiał zobaczyć czym jest. Czy w ogóle cokolwiek robi. Jeden, jeden, zero, zero, dwa, pięć, cztery, dwa. Dobrze widzę? Dwa, pięć, cztery, zero. Możemy teraz obracać niebieskie bloczki. Jest parę takich programów i sporo z nich jest tutaj do wzięcia. 8, 2, 7, 4. Bo domyślnie nie możemy ich obracać, żeby nie było. Czemu tak? Nie mam zielonego pojęcia, ale... kim ja jestem, żeby kwestionować? 7, 2, 5, 6, 3, 9, 3, 8. Sposobem sobie Salamander swoje odpalasz DS2. Idziesz do jednej z pierwszych lokacji i słuchasz jak żegają ogniem. 5, 5, 0, 2, 5. Mówię tak, bo nie mam pojęcia o czym mówicie, więc musiałem rzucić jakiś nieśmieszny rzad. 3, 1. 5, 4, 9, 7, 9, 8. O kolei piosenka to by tłumaczyło, dlaczego nie wiem o czym mówicie. 7, 6, 8, 8, 9, 1, 2, 0. Akurat dwa koloidy to jest jedna z tych rzeczy, które mi kompletnie nie leżały od zdania dziejów, nie będę kłamał. No, bo nie słuchałeś dobrych, słuchałem wystarczająco dużo, żeby uznać, że mi to nie leży. Bolt. Taki fajny sposób przemieszczania się po mieście. 8, 8, 5, 4, 3, 9, 9, 7, ten numer to kłopoty. Unlocker 3, 5, 3, 3,
3, 1, 0, 8, 9. A coś jeszcze? A, najważniejsze, jeszcze raz, nie? 6, 3, 9, 9, 7, 8, 2, 4. To teraz jeszcze inna rzecz, którą muszę dojść, bo pamiętam. Bo oprócz tego, że program mamy, to jeszcze możemy je pomniejszać. To muszę... zobaczyć, jak to się zrobiło. Wait a minute. Którym jest select w kolekcji? Bo to domyślnie było selectem. Prawy trigger ZR, okej. Czyli to będzie góra, BB, dół, A, R. Dobrze. Czy mam coś jeszcze, co mogę teraz zmniejszyć? Mikrana chyba? Tak. R, L, B, dół, dół, dół. Z Fastgage'em jest ten problem, że jak widać na wyłączonym, raczej mi nie grozi możliwość używania go w najbliższym czasie. Undershirt, to też prawda. To chyba muszę go zmieniać najpierw. Undershirt to jest lewo góra, BL, lewo góra. I zajmuję teraz tylko dwa sloty. Chętnie bym wcisnął reszucę i chyba nawet... Wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić. Słuchajcie. Zobaczę, czy jestem sprytny. Jestem sprytny. Nie, nie, jestem sprytny. Jestem sprytny. Jestem sprytny? Odbędę się speeda, ale speeda nie potrzebuję. Będę miał szosy. No właśnie zgadzam się, że speed XDD. I póki pamiętam... La da di, la da da. Coś jeszcze, High Cannon pewnie, bo jest gaste. Gaste... Na chwili, Hero Sword może się przydać. Jak już psuć, get up, psuć, I guess. No i dobra. Zapiszę sobie, żeby nie stracić progresu. Gas gay, increase, nie gas gay. Nie będę kwestionował. Mi się wydawało, że miałem więcej HP niż mam. Boli mnie to, ile mam HP. No sobie ja te przeszłe czasy nie muszę teraz się przejmować, na którym panel dostaję. Zobaczcie o mnie tam. Zamknij się, nie stąd mnie tu. Niestety kolektę jeszcze nie mam, a chciałbym. Uwierzcie mi, bardzo bym chciał. O, memarka, doskonale. Akurat narzekałem na backtrapaków. Cześć, Igli, co tam?
gimnazji jeszcze mi aż tak nie zależy, chociaż z drugiej strony gra jest na tyle trudna, że nie powinienem zważyć. Masz trzy sprawy, nic nie zrobisz, bo jesteś chory. Co? Będziesz zatrudniał nastolatka? Halo, inspekcja pracy? Tak, to będzie dobra lekcja dla nas, zgadzam się. Kupiłeś tak sprzętu i musimy go odebrać. Czeka na stację AC Daisy. No dobrze. Głupie pytanie. Czy ja mogę od niego kupić razu? Nie. Myślałem, że będę mógł te. Że będę mógł chipperki kupić. AI odblokowuje mi skrócik do Scilabu. Wiecie co, jak już tu jestem. Oh, baby. Jak wam mogę mieć pogodę z tego? Ze spedera w tej chwili? Nie będę kłamał, podoba mi się to. Dzień dobry, czy to pan ma część tachidwiego? Zostawił pan to w walizce, która jest w gospodzie. No dobra. Wejdę na streama na 15 minut? Czy dziwnie mówisz, półtorej godziny? Za każdym razem, co? Za każdym jednym, co? Okej, metal ma się jeszcze naprawia. Dzień dobry, wie pani może coś o jakiejś walizce? Dzień dobry, walizka? A pamiętasz o tym, że metafor wyszedł? Chociaż nie, nie chcesz chyba demka ogrywać, co już pamiętam. Torba. Ja podejrzewam, że pod streamie sobie ustawię na pobieranie i pogram jeszcze dzisiaj. Gdyby była taka sytuacja, że zapis z dema nie przechodzi, to bym pewnie nie grał, ale jeżeli przechodzi, to nawet ten. To nawet nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu. Czemu wyszedłem zamiast pogadać się z chłopkiem? Podoba mi się, że nie ten, że nie mógł sam tego załatwić, tylko osoba, z którą się rozliczał, musiała za niego to robić. To jest tak zwane lack of seriousness. Ktoś to nie płaci za chip, jest w ACDC1 i ma mi zapłacić tysiaczka. No dobrze. Wiesz co jest jeszcze w ACDC? Nie miałem na myśli tyle. A właśnie, skoro już mowa w tym... czym ty jesteś? Co się stanie, jeżeli spróbujemy użyć tej opaski? Nie mam żadnego pojęcia. Hello? Oddawaj pieniądze. O kurwa, co to znaczy... co liczy? Excuse me? A jak to było? Czy ja dawno zepsywałem? A mi wygląda to lepiej. Zwłaszcza jeżeli mogę się jednego pozbyć. Teraz przestaje to wyglądać lepiej. Zrobię to tak chyba. No! Come on! On... nie będzie używał tego, Whitefielda. No dobrze, rozumiem. Dawno nie czułem większych aplikacji niż teraz. Explain further. Wytłumacz, co masz na myśli.
Pa. Ale szybko. A, pieczący. Z drugiej strony, to nie jest tak, że musisz jakoś chyba często robić taki zakup, right? No dobrze, czas pokazać wam jak wspaniale ten... Jak wspaniale działa Sneak Time w tej grze. Że możesz powiedzieć na to odbijać, no to brzmi jak wygoda względem tego, że musiałbyś się pod każdym ten... pisać jakieś długie zwroty. Nie no, na pewno przecież ten... Nie będę wpadał na żadne wirusy, tylko wpadnę jedynie na flashmana, prawda? Jak już mówiłem... Bardzo lubię. Sneak Run w tej grze. Pa. To co robimy, to co ostatnio, tylko że ze Sneak Runem. Czy jestem na to zdecydowany, żeby reloadować za każdym razem? Mocno rekomendowali te pieczątki. A wiesz dlaczego rekomendowali? Bo stoi za tym lobby pieczątkowe. Każdy prawnik jest w łapkach lobby pieczątkowego. Potwierdzone info. No i czekajcie, jak już tu jestem. Oh baby. On nikt nie ucieknie w sumie, bo jestem na sniklanie. Zapominam, że jak jestem na sniklanie, to raczej nie ucieknę od tego, co mnie znalazło. To teraz rozumiem. Tak, flashmana obchodzi. Więc też czuję, że metodą i tak będzie po prostu save'owanie. Chcę skończyć to raz, dwa, trzy. Kimbifon, nie kończysz tego dzisiaj. Bo flashman był dwojside. Ten godzinkę, półtorej, słynne ostatnie słowa. Zabijesz na drzwi kancelarii na budynek. To jedno. Zawsze dziwnie jest dla mnie myśleć o tym, że musiałbym iść na przykład na budynku tablicy. Czy wy możecie przestać? O kurwa. To koniec. Guys, it's over. O kurwa, teraz już naprawdę it's over. It's so fucking over. Ja nie dążę, prawda? No. Ja jestem na hita teraz. O ja pierdolę. I wonder where this one is going. A nie, przepraszam, on wyszedł. Zapomniałem o tym. Biegłem w to. A, to wszystko przez to, że zapomniałem jak się używa tego. Zapomniałem jak się używa... Vasoda. Czekajcie. Żarty, że to tam, ale ten input jest całkiem wygodny na tym, na klawiaturze, ale na padzie też czuję, że będzie nieprzyjemny. Chyba one w robocie dzisiaj na głosowym słyszałem, jak ludzie mówili, że umowa o pracę to absolutny mit. Takie kolbania. Spotkałeś kiedyś obończyka?
No właśnie. A spotkałeś kiedyś osobę na umowę o pracę w naszej firmie? No właśnie. Shane, czy nie chcesz jednak iść grać w Warsze? A, okej. Okay. A, to nie, jak na swój temat, to nie ma problemu. Ohio wygląda w sumie trochę tak. Jest to coś, na co ktoś kiedyś zwrócił uwagę i jak się teraz zobaczy, to ciężko jest potem zobaczyć. Tak samo ja pamiętam pierwszego razu, jak znajoma napisała mi OLZ, to nie wiedziałem, o co chodzi. Ja już nie spotkam tego Flashmana, bo raz od niego umarłem, by the way. Bossowie w tej grze nie istnieją. Ja biorę nowelka. No mnie właśnie znajomy oświadomia. Co się stało z tym szczurkiem? Shane mnie wyzywał z szczurów. Więc uznałem, że skoro mam akurat szczura w folderze, to aż głupio nie skorzystać. Też lubicie, kiedy wasi bossowie mają wysoki encounter rate? Mam nadzieję. Jeżeli jest ciekawostka XDD, to ja już się boję. Wam dosłownie przestał istnieć. To jest ten moment, kiedy człowiek się zastanawia, a gdyby tak po prostu wrócić, to jak będę miał jebaną baterię? Na pierwszym roku studiów miałem zajęcia safe, bo widać rok na bank PKO. Mhm. Dobry. Moja 119 lat odsiadła i sobie dopiero też ogól banku pokało, to skoro banku lekej wpada pieniądz. Nice. Safe state'y. A mean, tutaj mam wrażenie, że safe state'y mi wiele nie dają, bo ja po prostu nie spotykam tego przeciwnika. Ani żadnego innego. Oh my. A któż to, a któż to? Kurwa, no w te biegłem. Ile to ma hapa? Czemu te jebane żarowy mają te hapa? Au, nie zdążyłem. A taki też mają w tej grze, to nie przyzwoicie szybkie. Nie?
Dobra. Weź, kurwa. I co ja ci zrobię? Mam pomysł. Powiedziałem, że mam pomysł. Pa pa pa, pa pa pa. Zajebie się. I am going to fucking kill myself. Właśnie, co było naszym drugim zdaniem? Zabić nawigatora, jakiego zabiliśmy. Jedno pytanie za nim. Aha. What? Mam kres. Doczekaj na nawigatora w Scilab 2. No dobra. Ja mówię, że ma skrót chyba. Nie, kurwa. Mój mental mi nie pozwoli. Mój mental mi nie pozwoli tego tak zostawić. Dobra, skoro Shina nie ma, to już nie jestem szczurem. Ja sobie nie pozwolę zostawić tego flashmana w takim stanie. Nie... Mówię, że idziesz grać, nie wkurwienie. Ja z szampanami... Mam ten problem, że okropnie się po nich czuję na następny dzień. Kurwa. Daj im barierę. Bariera jest mi bardzo potrzebna w tej walce. Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. Jak już mówiłem, z pewnych niewyjaśnionych przyczyn, może być mi bardzo potrzebna. Mogę o tym mi zupę, nope. On mnie jeszcze trafił? Ja pierdolę. To się nie skończy dobrze. Żeby nie było to, że miałbym cię ugotować zupę, też by się nie skończyło dobrze. Aha, I wonder where this one is going. Ja nie zdążę mu tego zniszczyć raczej. Nieważne. Pojebie mnie! Nienawidzę tego bossa. Czasem go naprawdę kurwa nienawidzę całą swoją nienawiścią. I oczywiście snake'i są na drugim jebanym końcu folderu. Jeszcze tutaj mi stanie głucha kurwa. Tak? To zajebiście. O, zobaczycie, tym razem się... Nie, czekajcie, tym razem musi się udać. Jak mi się nie uda, to umrę. I będę na to zasługiwał. Zasłużyłem na to.
Starszman wygląda jak pingwin? Nie, jest za chude. King Before Band 3, jak tylko człowiek robi zapis, to się cytuje progres do Encountera. I dlatego tak rzadko spotkałem przeciwników, żeby nie dało się robić tego co w BN2. Słuchaj się idą. Okej, boomer. Nie, no zobaczcie, tym razem się uda. Pojebie mnie. To nawet nie jest takie trudne. To jest najgorsze. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie trudne, ale i tak mi nie wychodzi. Fuck me. Mam wrażenie, że muszę zmieniać położenie padów, żeby to konsekwentnie robić. I bardzo mi to nie żne... rękę. Mam też wrażenie, że GMD jakiś nie jest, to ja albo po prostu miałem dość swojego farta, że dostałem dwa rzędu to samo. Istnieje jedna kombinacja, przy której zabijam go w pierwszej turze. Nie jest to ta kombinacja. Severs is now playing najlepsza gra z serii. Nice. Coś tam nie jest to duże osiągnięcie. Na szczęście nie ma Shina, żeby można było dyskutować na temat tych. A teraz sosów. Więc nie usłyszę, jak mówię, że DS2 to najlepsza część. Nie, no wiem, że ten. Wiem, że poszedł ogrywać Investigation, więc... Nie będę go wywoływał specjalnie. Sam bardzo kiepsko pamiętam Investigation 2, powiem szczerze. Nie do tego stopnia, że chciałbym jej przejść ponownie, zwłaszcza, że ja nie mam do 2 aż takiego sentymentu jak sporo ludzi, których znam. Ale ten, ale powiem szczerze, że nie pamiętam po prostu aż tak dobrze tej gry. I zawsze mam wrażenie, że ludzie wspominają lepiej niż w rzeczywistości jest. W sumie, czemu ja próbuję bić nawigatorów, jak jeszcze kolektę nie mam? Nie powinienem bić nawigatorów, jeszcze nie mam kolektę. Bo będzie szansa, że wbiję jakąś 9 albo 10 rankę i dostanę kasę? Kocham Benchy pod tym względem. Tutaj się bardzo nabije, bo tak szybko się pojawiają. Znaczy, problem jest tego typu, że... Ja mam setup, który mi pozwala bić Flashmana, tylko muszę go dostać. A to, jak widać, póki to nie jest oczywiste. Mogę też mieć taką sytuację, I guess. Ja tylko chcę Flashmana. Czy wymagam aż tak wiele?
Tak, zastanawiam się, jeżeli bije Flashmana, to czy nie rozsądnym byłoby ogarnąć sobie więcej barier do folderu? Bo ewidentnie to stanowi dla mnie problem. September. Po barierę miałem iść. Tam miałem? No dobrze, rozumiem. Ja już poszedłem, fajnie było. Au. No! Ja nigdy nie wiem, czy on puści je w górę, czy w dół i to mnie stresuje odrobinę. Wyszło demo. No właśnie widziałem, że jest już i planuję grać po streamie. Kurwa! Teraz ja tego nie znoszę. Oho. Nie użyję dwóch kiedy ja grabów, prawda? Ale nie użył. Chyba, ale to wiem akurat. No dobrze, żegnajcie przyjaciele. Tutaj właśnie legła moja dobra ocena. Nie, no pierdolę to. Czemu mi ten warstwo tak nie wchodzi? Jezu. To nie jest cudny input aż tak. Chyba, że wywalam się jak zwykle na robieniu tych inputów na krzyżaku. To ma ograniczoną? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Miałem iść po barierę. Na tę walkę i takich potrzebuję bardziej niż czegokolwiek innego, więc... Mogę tak zrobić na przykład. O nie, najgorzej. Walka wymaga optymalizowania folderu pod siebie. Tylko nie to, nie mogę brać mojego standardowego folderu, który ma wszystkiego po trochu. To muszę dostosować folder pod bossa. Gra jest kompletnie niegrywalna. Znam ludzi, którzy by to nie ironicznie powiedzieli. Dam sobie czat do 20, I guess. God magazine. A to swoją drogą. O tym się nie mówi. Bo tego skina mi dzisiaj odrobinkę brakuje. Zwłaszcza jeżeli chodzi o używanie Warsolda. O, Warsold taki dobry, psuje grę. Jak się go umie używać? Mam wrażenie, że najbardziej to w tej chwili brakuje jakiegoś tego. Jakiegoś programu do... customów. W sensie do... Do większej ilości trików, może o tak powiem. Bo od tego są tutaj programy w customizerze generalnie. I też na razie ich jeszcze nie mogę mieć, bo chyba większy z nich jest... Większe, jak nie wszystkie są z custom stylą. Ale może mi się w tej chwili wydaje tylko. Bo wydaje mi się, że
jakiś mógł być do kupienia, ale to raczej pojedyncze wybrane, aniżeli że większość. Chciałbym, żeby nawigatorzy się nie toczyli lepiej. Nie będę kłamał. Chciałbym też za leski nie dostawać kasy. Do kupienia. Programy Custom Plus 1. Te, które dodają liczbę chipów na otwierające ręce. Aczkolwiek mówię, mogę się mylić. Bo dawno przechodziłem Benchy. Nie wiem, czy ostatnie moje przejście Benchy nie było na streamach jeszcze. Znaczy na streamach na Let's Playu. Na serwerze jeszcze. Miałem jakieś tam podejścia związane z Archipelago w podrodze, ale tego nie liczę. Okej, boomer. Czy to zadziała? W sumie Sevik? Może Sevik, a co? Wiem, że to jest pytanie do niego, ale... Masz własne biurko? Nie, ale zaraz będzie miał całe własne aż biuro, a nie tylko jakieś marne biurko. A czemu ja taki jestem? Ale przynajmniej dostaję plazma, I guess. Czy ma swój własny wózek? Ma własny wóz cały, a nie tylko wózek. Chciałem powiedzieć, że mógłbym tutaj przynajmniej przyjść, jakbym miał baterii, żeby dostać częściej Flashmana. Baterii to program, który sprawia, że dostaje się częściej elektryczne wirusy. Ale jak widzę te wszystkie elekbole, to raczej by mi to wiele nie dało. Tak, a nie chcę, żebym dzisiaj więcej walczył z Flashmanem chyba. Może to jakaś drobna sugestia? Ja tylko chcę go pobić na jakąś wyższą rangę. Udowodnić tobie, że potrafię. To ja się pomyślę, co by się działo, jakbym teraz do Beastmana poszedł, bo Beastmana się bije dużo gorzej. A więc mówicie, że dostałem fajne te bariery na początek? Ja w to biegłem jak idiota. A dobra, to po bariera. A. Kolejna ta. Come on! Boję się tego trochę. Znaczy mam bariery chyba do wzięcia. Tam miałem jedno. This is fine. This is fine.
To już nie jest fajne. Mój folder nie daje mi moich dwóch głównych narzędzi obecnie. Au. I mi się to nie podoba. Dobra, dostałem moje główne narzędzia. A, ja zdjąłem te L6. Jestem idiotą. Oh well. Na szczęście to wystarczy. To wciąż będzie chujowa ranga, bo... Trochę mi się obrywało, ale... Słuchajcie, jest to. Jest progres, jest postęp. To najważniejsze. Nie jestem pewien, czy się nie trzeba było vlogować między walkami. Kurde, no chciałbym dostać lepszy chip. Jak to było, nie skończę sim, a dopóki nie dostanę lepszego chipu. A ty nie chciałeś grać dzisiaj w metafora? No to jak, że nie pogamy dzisiaj w metafora. Czas spędzić kolejne parę godzin na biciu Flashmana. No chciałbym wierzyć, że nie jestem aż tak źle, że musiał 10 godzin na nim siedzieć. Chciałbym wierzyć, że tak jest. Okej, czyli dobrze pamiętałem. Przysięgam. Zawsze mi się jebie, jak stepkę stawię. Ale tym razem się akurat udało. 1000 hajsi idą. No to 2 tysiaka chyba. To bardzo dobry deal, jak na TSTF. Śmiałbym się, jakby się okazało, że metoda z zapisywaniem bez Sneakrana jest szybsza niż Sneakran. Najgorsze jest to, że wcale by mnie to nie dziwiło. Au, 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 au. Mogę nie podeprzeć Sneaków, idiota? To by mi się naprawdę przydało. Ciekawość, ile mam backtagów? 50? Mało. Potrzebuję przynajmniej 400! Jak nie więcej. Już zdaję sobie sprawę, że farmienie ich nie jest jakiś absolutnie paskudny i w ogóle, ale... Wolałbym uniknąć... Wtedy co za Deluxe metafora? Nie wiem, z tego co widziałem Deluxe nie ma nic, co by mnie aż tak interesowało. Backfraga za Flashmana? No i dałoby się pewnie. Zależnie od chipu, który bym dostał, Boomer M, nice. Tak zwany Boomerman. Z tej kaj wydaje się, że da się wtedy dostać te backfragi za Flashmana. Bo czas zatrzymują. Więc to tylko kwestia, żeby odpowiednio mierzyć, kiedy on zaatakuje. Plasma J. Tak, to na pewno. W późniejszych grach to one głównie w GMD-kach chyba były w walce. Nie pamiętam, czy szóstka miała backfragi. O, 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 o. Tylko proszę, nie rób. Miałeś jedną rzecz, której nie musiałeś robić. Kurwy synu jebany. Ja
Nie, to jest 5 razy 50 za mało. Au. To już nie będzie dobra ocena. I to jest najgorsze. Oczywiście. Shit. Kurwa, jeszcze kasę mi dają na pomocy. Mogliby mi już dać chociaż tego Flashmana V1. To powiem szczerze, nie pamiętam jeszcze co się zdobywało, czy one też po prostu były z GND-ków w Random Encounterach, czy z czegoś innego. I czy były jakoś bardzo potrzebne... Bo wydaje mi się, że nie były potrzebne w takich ilościach, w jakich są potrzebne w Bench'y. Bo mówię, Bench'y potrzebuje przynajmniej 400, tak na mus obowiązkowo. Bo jest 300 na postgame i 100 na giga, czyli... Chyba, że coś źle pamiętam teraz. 300 na postgame jestem w 100% pewien. Chyba, że Legacy Corruption coś w tym zmieniało. Kasa też mi się przyda. Najgorsze jest to, że nie mogę zaprzeczyć, bo zazwyczaj cierpię na brak kasy. Nawet jeżeli tutaj był ten śmieszny sidequest na bodajże 300 koła. Coś gadałem z rejtami, żadnym życiami w pewnym momencie ślepna. Chciałby dostać się warzywa na wszystkich świętych. Powiem szczerze, nie odebrałbym tego jakoś bardzo... Myślę? Zawsze można powiedzieć dużo gorzej. Czy chciałbyś zostać warzywem na wszystkich świętych? Znaczy to? Zdarza mi się czasami, że mam zdecydowanie zbyt przytłaczający humor. Choć sesem tego spotkania z klientem powiedziałem hello. Hello. I gdzie problem? A, oczywiście. Janina Ogórkowicz. Nie, to było tak na rozładowanie atmosfery. Nie jakieś stresujące. 100%. Nikt tego by nie odebrał w żaden zły sposób. Kiszono grasek? Nie wiem, jakoś ja raczej jak mam wybór, to wolę swajkowe. Konserwowe. Leżałem później na podłodze przez 20 minut. Aż tak ci to bawiło, że zwijałaś się ze śmiechu? Wiem, że nie. Ogórki cewikowe. A my infektowali. I wonder where this one is going, by the way. Jak myślicie? Pojebie mnie z tym bossem. No pojebie mnie z nim. Boże, czy ty to widzisz? Przestanę myślałem, że on jeszcze raz. No. Nie, pojebie mnie teraz.
No, come on! Aż jak kurwa czasu miałem do tego bossa. O mój Boże. To jest niesamowite. Thank you for, tylko czasami. Nie zawsze ile te żelowy mają HP. Jak on ma wersję beta. Zadam mu w tej chwili 60 razy 5. 300 razy 2, 600. Mało. Muszę mu najpierw czym przywalić. Tam nie jest trafia. Tak, chyba gdyby to wcześniej się wydarzyło. Ja nie wiem, co mogę powiedzieć w takiej sytuacji. Te jebane żaruby! X wykrzyknik D, X silnie D? Co to za wyższa matematyka na moim Steamie? Zapomniałem, że matematyka istnieje. Pamiętasz, z kim rozmawiasz? Jak tam cię pracuje w zawodzie, panie Jacku? A świetnie, już dawno tego nie robiłem. O mój Boże. Tym razem się uda, zobaczcie. Pojebie mnie. Mógłbym się, że mi teraz weszło. To była moja szansa, jedna na milion. Teoretycznie, jeżeli dostanę na otwierającą rękę Snake'i, Geddon i atak plus 10, to wygrywam w jedną turę. Bez ataku plus 10 nie wygrywam. Ja właśnie... Jak grałem na klawiaturze, to to było dużo wygodniejsze. Tutaj mam wrażenie, że to kwestia tego, że ten... Że inputy są jakie są. Mogę tak spróbować od biedy. Tylko nie wiem, czy to zmienia ten, czy to zmienia w ogóle... Nie, nie będę tego zmieniał już. Kartura większy pad... zależy od gry. Na przykład w jakieś platformówki za cholerę nie potrafię grać na klawiaturze. Czuję się paskudnie grając platformówki na klawiaturze. Drugie są takie battle networki, na przykład dużo wygodniej mi się gra na klawiaturze. Niż na padzioszku. Kierownica większa klawiatura. Do gier wyścigowych na pewno, o jedno. Pojeździłbym sobie. Teraz jak o tym zostało wspomniane. Chodzi mi czasem taka myśl, żebym sobie jakoś pojeździł. Niekoniecznie w prawdziwym życiu. W LoL'a kierownicą. Granie w LoL'a w roku pańskim 2024. Ew. Absolutely disgusting. Jak można grać w League of Legends w roku pańskim 2024? A któż to? O kurwi mnie.
Znaczy tutaj akurat czułem, że mi nie weszło tak jak chciałem, więc jestem sam sobie winien. Zjebać kolejne pół folderu! Do you remember? Kiedy graf wsadza ci chuje do dupy w september? Co? A przynajmniej Eria gra, bo już da. Dosłownie mnie pokurwi. Czy możesz przestać? Ale piękne żarówy, przyjacielu. Też może o tym porozmawiać? Gdyby nie to, że ta walka trwała jakieś 10 tur. O Boże, stodzeniacze, to się nawet nie opłaca! Ale dobra, jeszcze jedno podejście i ten, jeżeli mi nie wyjdzie, to kończę na dzisiaj. W sensie jedno podejście do Flashmana, żeby nie było. Team Before jeszcze jedno podejście do używania Warswordsa. To jest nie tak ze mną i z Warswordem dzisiaj. Beautiful. I żarówy. Nie, widać. Znajki mi teraz niewiele dają i to jest chyba najgorsze. Ja nie będę tego komentował. Tego też nie będę komentował. Dzisiaj nie mogę. Przysięgam, że chyba w wolnym czasie sobie posiedzę i poćwiczę Warswordsa. Tylko czekam, aż się okaże poza wideo, będzie mi chodziło za każdym razem. Nie mogę się doczekać. Anyway, na dzisiaj to było na tyle. Widzimy się chyba planowo w sobotę na Heroesach. Przynajmniej kojarzę, żeby coś miało mi wypaść, więc trzymaj się po. Peace.